Cześć, dobry wieczór. Dzięki wielkie. Przede wszystkim wielkie gratulacje, że jeszcze tu jesteście o tej porze. 19 godzina jest już dość późna. Oczy się mogą trochę kleić po całym dniu wykładów. Także przede wszystkim wielkie podziękowania dla was i gratulacje. Jak w ETF, a prostota jest ostatecznym osiągnięciem, czyli jak w ETF inwestowałby Fryderyk Chopin? Zaznaczę tylko na początku, że nie mam bladego pojęcia o muzyce. Czy na sali jest ktoś, kto się zna na muzyce klasycznej? Jak masz na imię? Karolina, świetnie. To w takim razie, jak będę miał problem, żeby z czymś wybrnąć, będę cię prosił o pomoc, dobrze? Ja niestety nie znam się na muzyce, natomiast jakiś czas temu natknąłem się na cytat z Fryderyka Chopina właśnie o tym, że prostota jest ostatecznym osiągnięciem. Ten cytat jest dłuższy, ponieważ ma on swój ciąg dalszy. Gdy zagra już wiele nut, to prostota wyłania się jako ukoronowanie sztuki, a inwestowanie jest też sztuką. Po tym, jak przeczytałem, że prostota jest ostatecznym osiągnięciem, pomimo że naprawdę nie znam się na muzyce, pomyślałem sobie, swój chłop. My man, naprawdę. I w tym wykładzie chciałbym, aby tą jego filozofię, którą on realizował w sztuce muzycznej, chciałbym wam pokazać moją interpretację tego, jak mogłaby być ona zastosowana, ta filozofia, w inwestowaniu w ETF-y, ponieważ to jest coś, czym ja się zajmuję, co mnie interesuje. Wcześniej byłem maklerem, pracowałem w biurze maklerskim, potem odszedłem, prowadzę swój blog stockbroker.pl, a od niedawna również razem z Jackiem Lempartem portal o funduszach ETF, Atlas ETF.pl. I będę chciał pokazać, jak ta prostota w inwestowaniu może być wdrożona. Chcę wam powiedzieć o tym, jak określić cel inwestycyjny oraz o tym, jak inwestować, czym się różni inwestowanie pasywne od aktywnego, ile ETF-ów warto mieć w portfelu, jak wybrać ETF do maklerski, jak składać zlecenia, jak inwestować, aby podatki były proste oraz jak konsumować kapitał. No to jak określić cel inwestycyjny? Czy giełda służy do zarabiania pieniędzy? Wiele osób tak chce giełdę traktować, że tu będzie te pieniądze zarabiać. Ja uważam, że to jest błąd. Powinniśmy skupić się na swojej pracy, zarabianiu, a na giełdzie inwestować nadwyżki finansowe. Kiedy warto zacząć inwestować? Uważam, że na początku, kiedy jesteśmy osobą początkującą, kiedy mamy też niewielki kapitał, warto inwestować nie na giełdzie, tylko w siebie, bo jeżeli mam przykładowo 1000 zł i zainwestuję go na giełdzie, załóżmy, że zarobię, tak jak rynek daje akcyjny, 50% rocznie, no to przy 1000 zł to będzie w ciągu jednego roku 50 zł czy 100 zł. Inwestując te same pieniądze w samorozwój, prawdopodobnie zyskam dużo więcej, bo być może uzyskam lepszą pracę i podniosę swoje wynagrodzenie, na przykład o 1000 zł miesięcznie. Więc na samym początku nie warto inwestować ani w ETF-y, ani na giełdzie, ani w co innego, tylko w siebie, bo to jest uważam na początku najlepsza inwestycja. Czy warto dążyć do wczesnej emerytury? Bardzo często też tak marzymy, żeby przejść na tą wczesną emeryturę, jak skończymy 40 lat, pić drinki pod jakąś palmą, nic nie robić, nie musieć chodzić do tej nudnej, nieciekawej pracy i pracować pod tym szefem, którego nie lubię. Ale do tego, czyli ta niezależność finansowa, do tego wcale nie potrzebujemy mieć gigantycznych pieniędzy, które pozwolą nam na niepracowanie do końca życia. Bardzo wystarczy nam tak naprawdę do wolności finansowej solidna poduszka finansowa. Możemy wtedy na przykład rzucić pracę i pójść na własną działalność, nie bojąc się tego, że po prostu nie przetrwamy pierwszego trudnego okresu, więc uważam, że wolność finansowa jest dużo bliżej niż nam się wydaje. Nie trzeba naprawdę stawiać sobie celów inwestycyjnych, że musi mieć miliony na koncie. To może być dużo szybciej. Jak inwestować? Zadbaj właśnie w pierwszej kolejności o tą poduszkę finansową. To mogą być detaliczne obligacje skarbowe, lokaty, oszczędności. W moim przypadku są to detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją. Chociaż moja znajoma z Ukrainy, kiedy jej powiedziałem, że tak wygląda moja poduszka finansowa, wyśmiała mnie i powiedziała: obligacje? W kraju między Rosją a Niemcami? W złotych? Ty chyba jesteś idiotą. Więc są pewne ryzyka, które warto brać pod uwagę, których ja akurat w mojej poduszce finansowej, ona mnie przed nimi nie chroni, chroni mnie co innego, ale warto też mieć taką perspektywę. Inwestuj w to, co rozumiesz, w co inwestować. W zależności od tego, kto w czym jest dobry. Niekoniecznie muszą to być ETF-y.
jeżeli jesteś biegłym rewidentem, jak na przykład Przemek Staniszewski, który jest na tej konferencji, albo Paweł Mali, który prowadzi portal analiz, jest rewelacyjny w selekcji akcji, rób to, zarobisz bardzo dużo. Tylko takich osób jest niewiele. Jeżeli potrafisz, jesteś świetny w nieruchomościach, zajmij się tym. Natomiast jeżeli nie masz takiej smykałki do czegoś, nie masz jakiejś przewagi konkurencyjnej nad innymi, co może ci dawać te wyższe stopy zwrotu, albo nie chce ci, nie masz czasu, bo po robocie po prostu masz ochotę odpocząć, to staraj się maksymalnie dywersyfikować inwestycje i do tego w sposób szczególnie dobry nadają się, w moim przekonaniu, akcje, obligacje, najlepiej rozproszone na cały świat. Dzięki temu unikam nie tylko tego, że pojedynczy rynek będzie gorzej się zachował niż inne. Nie, inaczej. Dzięki temu unikamy tego, że akurat rynek spadnie i będziemy musieli czekać, aż się odbije, ale też tego, że ten pojedynczy rynek może zachować się gorzej niż inne. Można, jeżeli mówimy o prostocie, naszym motywie przewodnim, to uważam, że w pierwszej kolejności warto rozważyć inwestowanie pasywne, a dopiero w drugiej kolejności inwestowanie aktywne. To przekonanie przyszło z czasem. U mnie dochodzenie do tego przekonania było takie, że ja zaczynałem dokładnie odwrotnie. Najpierw inwestowania aktywnego, nabrałem pewnej pokory i dopiero doszedłem do inwestowania pasywnego, więc to była pewna droga i wydaje mi się, że to też jest droga dość częsta. Natomiast jeżeli ktoś nie ma takiej pokusy, żeby inwestować aktywnie, może pomyśleć o tym, żeby zacząć od pasywnego. Ale też mówię, to nie jest tak, że inwestowanie pasywne to jest jedyna opcja, ale wydaje mi się, że jest to, znaczy to na pewno jest prostsze, taką stawiam tezę. Inwestowanie pasywne, jak to w ogóle działa? W skrócie, wybierz kilka klas aktywów, które nie są ze sobą skorelowane. Najczęściej są to akcje, obligacje, czasem też nieruchomości, surowce i inne takie rzeczy. Przy czym im więcej klas aktywów w portfelu, nie znaczy, że koniecznie będziemy mieli lepsze wyniki, wyższe stopy zwrotu albo niższą zmienność. Spójrzcie na portfel Global 60-40, który ma 60% akcji, 40% obligacji. W okresie 1972-2022 stopa zwrotu prawie 10%, maksymalne obsunięcie kapitału 36%. Portfel Talmud trochę podobny do niego, tylko zamiast akcji częściowo są nieruchomości w formie rejtów. I okazuje się, że stopy zwrotu z tych portfeli są bardzo podobne. Nieruchomości, przynajmniej w tym okresie, a to był okres dość długi, gdzie te nieruchomości mogły się wykazać, ani nie poprawiły, ani nie pogorszyły wyników. W sensie stopy zwrotu nie były ani lepsze, ani gorsze. Zmienność też była podobna, wyrażona maksymalne obsunięcie kapitału, więc jeżeli chodzi o rejty, niekoniecznie cokolwiek pomogło, a dodając je do portfela, trochę go komplikujemy, bo jest tych klas aktywów w portfelu więcej. A co ze złotem? Inny przykład. Tu inne badanie z okresu 1975-2022. Okazuje się, że jeżeli w portfelu 60-40 część obligacji zamienimy na złoto, to stopy zwrotu w takich portfelach CAGR realnie będą niższe, trochę niższe, jeśli dołożymy złota, ale na przykład z kolei czas trwania maksymalnego obsunięcia będzie krótszy, czyli szybciej będziemy wychodzić na nowe szczyty. Co jest lepsze? To zależy. To jest kwestia preferencji. Ktoś może chcieć zarobić więcej, a komuś może chcieć zależeć na tym, żeby szybciej jego portfel dochodził do siebie, że tak się wyrażę. Więc to jest, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Taka jest moja teza. Inwestowanie pasywne. Jak już wybierzesz klasę aktywów, to ustal proporcje między tymi aktywami tak, żeby udział akcji był na tyle mały, żebyś była w stanie spać spokojnie. Kup ETF, czyli nie próbuj szukać górek, dołków, tylko kup teraz. Dlaczego ETF? Różnego rodzaju badania pokazują, że w długim terminie są fundusze indeksowe bardziej opłacalne niż fundusze aktywnie zarządzane, dzięki temu, że mają niższe koszty. Pozytywnie na temat ETF-ów wypowiadają się też osoby ze świata inwestowania aktywnego, jak Warren Buffett, który mówi, że jak nie jesteś profesjonalistą, to wybierz sobie po prostu jakiś tani ETF, na przykład na S&P 500. Też Asfat Damodaran, czyli guru analizy fundamentalnej, w podobnym tonie wypowiada się o funduszach indeksowych i ETF-ach. Trzymaj,
kupiłeś, trzymaj, nie próbuj wychodzić, to ja teraz poczekam, to odkupię taniej, a potem sprzedam znowu drożej. To jest prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz w inwestowaniu pasywnym, bo to oznacza, że rynek, kiedy będzie spadał, bo rynek w długim terminie rośnie, ale zdarzają się okresy spadków, które potrafią trwać kilkanaście miesięcy, nie, nawet kilka lat. To oznacza, że masz biernie patrzeć, jak twój portfel topnieje. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie i ciężko to zwyczajnie wytrzymać. To według mnie jest najtrudniejsze w inwestowaniu pasywnym, ponieważ intuicja nam podpowiada, ty uciekaj, gościu, co ty robisz w ogóle? To jest według mnie najtrudniejsze. Wykonuj rebalancing po to, żeby utrzymać ryzyko w portfelu na określonym poziomie, bo jak ci akcje za mocno urosną, to zmienność tego portfela będzie bardzo duża, więc staraj się przewracać przewracać proporcje między aktywami do poziomów pierwotnych. Rób dopłaty regularnie. Bardzo często rozpatrujemy inwestycje na takiej zasadzie, że mamy jakiś kapitał i jednorazowo go inwestujemy, tymczasem my przeważnie mamy jakąś pracę, czy to jest etat, czy jakaś działalność, te nasze przychody przeważnie są regularne i my przeważnie mamy regularnie jakieś oszczędności i my powinniśmy je regularnie inwestować, aby zgromadzić kapitał, który faktycznie da nam tą wolność finansową, czy to będzie sama poduszka, może już nie sama poduszka bezpieczeństwa, tylko coś więcej, ale musimy robić dopłaty. Ostatnio na konferencji Pasywna Rewolucja, którą organizowałem, Michał Wojciechowski z biura maklerskiego mBanku pokazywał najczęstsze błędy inwestorów, którzy korzystają z ETF-ów. Spośród 10 osób, które w 2020 roku zainwestowały w ETF, rok później już zrobiło to tylko 5, w kolejnym roku 3, a w jeszcze kolejnym chyba 2 osoby. Mamy problem z regularnym inwestowaniem, z tym, żeby utrzymać regularność w dopłatach. I to jest coś, o czym też warto pamiętać. Ścieżka schodzenia, czyli im bliżej do emerytury, czyli naszego celu inwestycyjnego, tym przeważnie powinniśmy mieć tego ryzyka w portfelu mniej, ale to jest taka zasada ogólna, od której też są wyjątki i wydaje mi się, że ja osobiście jestem takim wyjątkiem. A to podzielę się tym, dlaczego. U mnie poduszka finansowa w pewnym momencie, ja jestem osobą ostrożną i ja z czasem mam coraz więcej akcji. U mnie w pewnym momencie poduszka finansowa stanowiła większość portfela, ponieważ miałem dużą potrzebę takiego bezpieczeństwa, ale kiedy ona urosła do pewnych rozmiarów, przestałem czuć potrzebę, żeby dokładać pieniądze do tej części bezpiecznej i od pewnego momentu kolejne oszczędności szły już na część akcyjną. Obecnie akcje w moim portfelu stanowią większość, pomimo że jestem osobą konserwatywną, więc wydaje mi się, że takie osoby również mogą się zdarzać. Wydaje mi się, że nie jestem wyjątkiem, więc na samym końcu wniosek jest taki, że to jest sprawa bardzo indywidualna. Inwestowanie pasywne to opcja prostsza, ale też nie chciałbym mówić, że jedyna. Inwestowanie aktywne jest też dopuszczalne. Może ono oznaczać selekcję bądź timing, czyli próbuję kupić tanio, a sprzedać drogo. Mówiąc tak w skrócie, można to stosować, korzystając na przykład z ETF-ów regionalnych, sektorowych, czynnikowych, tematycznych, czy ETF-ów na Managed Futures, które akurat w Europie są mało popularne. Jacek Lempart bardzo ciekawie o nich ostatnio dużo mówi, więc odsyłam was do jego materiałów, które bardzo polecam, ale można też na przykład inwestować w pojedyncze akcje. Na przykład Berkshire Hathaway, chociaż to jest akurat specyficzny rodzaj akcji, bo jest to tak naprawdę w pewnym sensie fundusz inwestycyjny, który inwestuje akurat dość w sposób dość skoncentrowany, ale za to ma zarządzającego, co do którego chyba panuje dość powszechne zaufanie, więc jest to prosty sposób do tego, żeby mieć ekspozycję na część akcyjną. Niekoniecznie trzeba inwestować albo aktywnie, albo pasywnie, można też to łączyć, chociaż to nie jest wcale prosta struktura, ja akurat tak robię, ale myślę, że Fryderyk Chopin by tak nie inwestował. Myślę, że on by zdecydował się na jedną albo drugą opcję. Ile ETF-ów warto mieć w portfelu? Jak najmniej. Mamy 3700 ETF-ów w Europie, 10 tysięcy na całym świecie. Tak naprawdę, żeby zacząć inwestować i jak najmniej się dotykać do portfela, wystarczy nam nawet jeden ETF. Ale no i trochę tutaj spaliłem, bo chciałem do tego dojść za chwilę. Taką tendencją, którą często mamy, kiedy zaczynamy inwestować, chcemy, żeby ten portfel był zdywersyfikowany i dobieramy sobie wiele ETF-ów.
To jest często błąd, zwłaszcza jeśli inwestuję małe kwoty, ponieważ no co, mamy potem robić ten rebalancing, prowizje nas zjedzą, trzeba przy tym siedzieć, poświęcać na to czas, a efekty wcale nie muszą być lepsze. Chociaż są oczywiście portfele jak All Weather Ray Dalio, który w długim terminie zarobił niewiele mniej niż portfele czysto akcyjne. W All Weather jest 8 składników, aż 8 składników. 3 klasy aktywów, ale 8 składników. Za to jego maksymalne obsunięcie kapitału to jest 24%, czyli połowę mniej niż S&P 500, czyli co, gra jest warta świeczki. Tak? Dlatego nie warto przekreślać takich portfeli, ale pamiętajmy, że to są dane historyczne, a to był wyjątkowo dobry okres na przykład dla obligacji długoterminowych, których w tym portfelu jest aż 40%, a po drugie, taki portfel nie ma sensu realizować przy małym kapitale, ponieważ rebalancing, prowizje mogą po prostu tą ewentualną korzyść zjeść. Zdarzają się portfele, które składają się z dwóch klas aktywów, emerging markets i developed markets, czyli mamy dwa ETF, jeżeli chodzi o tą część akcyjną i to jest bardzo częsta struktura, to pokazują między innymi dane polskich domów maklerskich, jak DMBOŚ. To jest lista 10 najbardziej popularnych ETF-ów w 2023 roku na kontach IKX-e. I są tu te ETF na Emerging Markets, na MSCI World, jest FTSE Developed i tych portfeli, gdzie jest taka struktura, że mamy dwa ETF osobne na rynki wschodzące i rozwinięte, to jest po prostu bardzo częste. Ja nie mówię, że jest to błąd, bo jeżeli komuś to pasuje, to w porządku. Natomiast mi osobiście nie chciałoby się zarządzać tą częścią rozwiniętą i wschodzącą, żeby wykonywać ten rebalancing, żeby tego pilnować. I wydaje mi się, że również, zwłaszcza przy małych kwotach, nie ma to większego sensu. Do inwestowania tak naprawdę wystarczy jeden ETF. Często, ale nie zawsze. Chociaż z tym często to... Nie, przepraszam, też przesadziłem jak z tym często. Jeden ETF na globalne akcje. Gdybyście byli zainteresowani tym, co my sądzimy z Jackiem na temat tego, który ETF jest najlepszy, właśnie na przykład na globalne akcje, odsyłam was do rankingu ETF. Historycznie takie portfele zarabiały prawie 10% rocznie, ale miały ogromne obsunięcie kapitału, że ponad 50%. I to jest coś, czego niestety większość z nas nie wytrzyma. Jak spojrzymy na profile inwestycyjne klientów w Polsce, zdecydowana większość społeczeństwa ma profil ostrożny, konserwatywny i takiego portfela w życiu nie wytrzyma. Wy prawdopodobnie, statystycznie rzecz biorąc, macie profil częściej zrównoważony lub agresywny, bo jesteście na tej konferencji, więc wy z tej statystyki się pewnie wyłamujecie. Natomiast większość społeczeństwa takiego portfela w życiu by nie wytrzymała. Aby to ryzyko obniżyć, można dodać do takiego portfela trochę obligacji i też mieć jeden ETF typu multi-asset. I wydaje mi się, że to byłby taki top, jeżeli chodzi o Fryderyka Chopina, dla naprawdę wielu osób. Jeden ETF, w którym mamy i akcje, i obligacje. I to może być naprawdę kompletny portfel, już abstrahując od poduszki finansowej, kompletny portfel, ponad który wcale nie musimy wychodzić. Ranking takich ETF-ów również mamy na Atlas ETF.pl, gdybyście chcieli podać szczegóły, nie będę się teraz w to zagłębiał. Natomiast taki portfel też ma jeden mankament. Obligacje dodane do portfela obniżają nam ryzyko. Spójrzcie tutaj na kolumnę drugą, USD, okres 1988-2021. Portfele, które mają więcej akcji, mają wyższe stopy zwrotu, jak mają więcej obligacji, niższe stopy zwrotu. Im mniej akcji, tym mniejsze ryzyko, czyli mniejsze maksymalne obsunięcie kapitału. Ale to są wyniki, kiedy mówimy o wynikach w dolarze, a my jesteśmy Polakami, mamy oszczędności w złotych i jeżeli uwzględnimy ryzyko walutowe, to okaże się, że jeżeli chcielibyśmy mieć tych obligacji dużo, czyli portfele ten albo ten, to mimo, że mamy obligacji 60 bądź 80, to o maksymalne obsunięcie kapitału będą nadal bardzo wysokie z powodu walut, które nam tą zmienność podnoszą. W związku z tym dla osób, które są konserwatywne, ja bym taka prostota jak jeden ETF nie będzie dostępna niestety. W tej sytuacji można pójść w strukturę dwa osobne instrumenty. Jeden ETF na akcje globalne plus do tego obligacje bez ryzyka walutowego. Na przykład
detaliczne obligacje skarbowe albo ETF na obligacje. Mamy obecnie ETF na TBSP od Beta ETF. W grudniu będzie jeszcze drugi instrument od Beta ETF na obligacje zmiennokuponowe, bo TBSP jest na stałe kuponówki. Jak wybrać ETF, kiedy już decydujemy, czy chcemy inwestować aktywnie, czy pasywnie, ile mieć tych aktywów w portfelu? Jak wybrać ten ETF? Wielkość aktywów ma to znaczenie przede wszystkim dlatego, że jak fundusz ma małe aktywa, to po prostu może się zamknąć, bo nie spełnia założeń biznesowych dostawcy. Dostawcy to firmy, które chcą zarabiać, a nie tracić. To normalne, więc staramy się wybierać te ETF-y, które mają większe aktywa. Większe aktywa to też kwestia dostępności, ale o tym jeszcze pewnie za chwilę wspomnę. Tak, i to jest ten moment, w którym próbuję spojrzeć, co ja chciałem przez ten slajd powiedzieć. Dobrze. Naprawdę zapomniałem, co chciałem przez ten slajd powiedzieć i trochę wytrąciłem się z tego ciągu logicznego. Natomiast zaznaczając z lewej strony, chyba chodziło mi o to, żeby wam pokazać, że nie jest to jedyny czynnik, który warto brać pod uwagę. Jest ich więcej, natomiast jest to jeden z podstawowych. Gdybyście chcieli uwzględnić więcej, na Atlas ETF macie ich duży wybór. Mamy myśli te filtry, które można zastosować do wyboru funduszu ETF. A, już wiem, co chciałem. Dobrze. Dlaczego znaczenie ma... Przykład. Przykład, jeżeli chodzi o tą wielkość aktywów. W tym roku pojawił się nowy ETF na akcje globalne. Bardzo popularnym indeksem jest FTSE All World. Do tej pory na ten ETF popularnym funduszem był Vanguard FTSE All World w dwóch wersjach dostępnych, Distributing i Accumulating. Od tej pory mamy też podobną parę od Invesco. Opłaty są niższe, 0,15%, a nie 0,25%, więc lepiej, czyli dobrze, ale jest to ETF młody, o małych aktywach i nie wiemy, czy on przetrwa próbę czasu, więc ja osobiście, pomimo że jest tańszy, ja bym go nie wybrał, tylko dał mu pofunkcjonować przez jakiś czas, aż nabierze aktywów, które według mnie będą dawały gwarancję, że dostawca pomyśli sobie, to jest dobry biznes, ja go zostawiam, nie będę likwidował. Koszty, total expense ratio to podstawowy wskaźnik kosztów, warto na niego patrzeć. Tak, tutaj chciałem podać przykład, dlaczego ta cena złoto. Chciałem podać taki ciekawy przykład, że najbardziej popularnym ETC na złoto jest iShares Physical Gold. Widzieliście go między innymi na tej liście z domu maklerskiego BOŚ, którą wyświetlałem przed chwilą. I to jest ETF, który jest, ETC, który jest tani, 0,12%, ale to nie jest najbardziej najtańszy instrument. Tańszy jest na przykład Cetra Gold, który kosztuje 0%. Przy czym to nie jest tak, że to jest instrument, który nic nie kosztuje, a przynajmniej nie nas. To jest instrument, który przerzucił koszty na brokerów i ci brokerzy mogą te koszty na klientów przerzucać dalej, bądź nie. Robiłem research, przeważnie nie przerzucają, więc dopóki tak jest, tańszym rozwiązaniem będzie na przykład Cetra Gold niż najbardziej popularny iShares Physical Gold. Metoda replikacji, co do zasady, jeżeli kierujemy się prostotą, warto wybierać ETF-y z replikacją fizyczną, czyli takie, które do portfela kupują konkretne akcje czy obligacje, a nie stosują innych, bardziej wyrafinowanych metod. Nie ma badań, które by wykazywały, że inne metody, jak metoda syntetyczna, mają jakąś przewagę co do zasady, ale zdarzają się wyjątki i takie wyjątkiem są ETF-y na akcje spółek amerykańskich. I tutaj spójrzcie, że mamy zestawienie ETF-ów o różnym typie replikacji, syntetyczna i fizyczna. Najbardziej popularny w polskich domach maklerskich jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF. Czasem pojawia się też Vanguard S&P 500 UCITS ETF, czyli dwa ETF-y o replikacji fizycznej. Natomiast jeżeli byście spojrzeli na stopę zwrotu za 2020 rok, co nam bardzo dobrze pokazuje, jaka była różnica odwzorowania w stosunku do indeksu,
najlepsze stopy zwrotu, i to nie jest tylko ten rok, to się dzieje od lat, uzyskują ETF-y z replikacją syntetyczną. I to jest ten wyjątek, kiedy replikacja ma znaczenie i w przypadku spółek amerykańskich ETF-y stosujące tę replikację mają wyższe stopy zwrotu, ponieważ ta wyższa efektywność wynika z faktu, że dzięki tej metodzie potrafią w sposób legalny omijać amerykański podatek od dywidend płacony u źródła. Politykę dystrybucji dywidendy warto na etapie akumulacji majątku, zgaduję, że prawdopodobnie większość z nas znajduje się na tym etapie, preferować ETF-y akumulujące dywidendy. Jest to porada, którą bardzo wiele osób podaje, chociaż wydaje mi się, że możemy już powoli dać sobie z tym spokój, ponieważ też dane domów maklerskich pokazują, że w zasadzie 90% rozwiązań to są rozwiązania accumulating, więc wydaje mi się, że wiedza, że to jest rozwiązanie bardziej efektywne podatkowo na etapie akumulacji majątku i bardziej wygodne, jest dość powszechna. Tak, accumulating są też dużo bardziej popularne, w sensie jest ich zwyczajnie więcej i to też pokazuje, jakie jest na nie zapotrzebowanie. Płynność. Jeżeli inwestujemy pasywnie, nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. ETF są bardzo płynnymi instrumentami i w ogóle nie ma co z tym elementem zawracać sobie głowy. Dążąc do prostoty, to w ogóle na to nie patrzymy. Natomiast jeżeli ktoś chce inwestować aktywnie, zwłaszcza krótkoterminowo, ma ona znaczenie, ponieważ różnice między ofertami kupna i sprzedaży mogą być dodatkowym kosztem transakcyjnym. I tutaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na Atlas ETF. Jest taka, na stronie funduszu jest zakładka płynność i tutaj w oparciu o naszą współpracę z Deutsche Börse, z niemieckim rynkiem Setra, mamy pozwolenie, żeby publikować dane o płynności ETF, które są dostępne na rynku Setra, czyli mniej więcej 3/4 europejskiego rynku ETF-ów. Normalnie do tej pory powszechnym było, że patrzymy na wielkość aktywów. Tak? Jest taka ogólna zasada, że duża aktywa to duża płynność, ale to nie jest zasada, która jest liniowa. To znaczy, to nie jest tak, że im większa aktywa, tym większa płynność. A fundusze o dużych aktywach i średnich aktywach bardzo często mają bardzo podobną płynność. Mniejszą płynność mają przeważnie te najmniejsze, które dopiero zaczynają. Więc ale obecnie na Atlas ETF można to bezpłatnie sprawdzić. W sensie nie trzeba zgadywać, czy ten fundusz, który ma duże aktywa, będzie płynny. Można to zwyczajnie sprawdzić. Jak wybrać dom maklerski? Powiem bardzo krótko. W pierwszej kolejności uważam, że warto... przede wszystkim, skoro prostota jest osiągnięciem największym, im mniej rachunków maklerskich, tym lepiej. To jest pierwsza zasada i ja się z nią całkowicie zgadzam. Uważam, że w pierwszej kolejności warto rozważać rachunki IKE i IKZE, ewentualnie OIP, które ostatnio weszły do polskiego porządku prawnego. To jest akurat najmłodsze dziecko naszego ustawodawstwa, więc tutaj nie ma jeszcze dużej konkurencji. Rachunki IKE i IKZE pozwalają na inwestowanie z uzyskaniem korzyści podatkowych. To powoduje, że nawet jeżeli prowizje są trochę wyższe, to w długim terminie będzie to bardzo często dużo bardziej opłacalne niż korzystając z rachunków zwykłych. Jeżeli ta struktura jest, to jest dla nas za mało, w sensie jeden rachunek IKE albo jeden rachunek IKZE albo IKE plus IKZE, to jest za mało, warto dodatkowo otworzyć rachunek zwykły, czyli ten standardowo opodatkowany. I tutaj przeważnie mamy do dyspozycji brokera zagranicznego albo polskiego, jeżeli chodzi o ETF-y europejskie, bo uważam, że one też powinny być wyborem numer jeden, ponieważ nie mamy tutaj estate tax, mamy bardzo szeroką dostępność, ci brokerzy, tanio się do nich wpłaca i wypłaca od nich pieniądze, przynosi się aktywa bardzo łatwo, więc teraz uważam, powinien być wybór numer jeden. Ja korzystam akurat z brokera zagranicznego, które nie jest, może to się wydawać niezbyt intuicyjny, bo kierując się prostotą, wydaje mi się, że często myślimy tak, mam IKE u brokera tego X, to ja sobie też rachunek zwykły założę u niego, będę miał wszystko w jednym miejscu. Kierując się prostotą, tak należałoby robić. W tym aspekcie ja się nie kieruję prostotą, ponieważ mi zależy na czym innym,
Ja chcę mieć zdywersyfikowane ryzyko lokalizacji. Chcę mieć trochę pieniędzy w Polsce, a trochę pieniędzy za granicą. Ja akurat korzystam z jednego z brokerów, który jest usytuowany w Irlandii. Natomiast jeżeli komuś zależy na przykład na tym, żeby mieć PIT 8C albo na języku polskim, no to jest, są brokerzy z rynku polskiego. Nie neguję tego. To jest na końcu kwestia indywidualna, kwestia preferencji tego, komu na czym zależy. Jeżeli rachunek IKX to na nas za mało, rachunek zwykły też mamy i też za mało, bo na przykład nie mamy jakichś wśród ETF-ów takiego, który pozwalałby nam w pełni zrealizować nasz pomysł inwestycyjny. Na przykład nie mamy ETF-ów na Managed Futures. To możemy otworzyć jako trzecią opcję dodatkową ETF, otworzyć rachunek u brokera, który daje nam możliwość inwestowania na rynku amerykańskim, w sensie w ETF-y amerykańskie. Nie ma tutaj dużo opcji, jest to raczej trudno dostępne, ale kilka furtek istnieje. Tak, gdybyście zastanawiali się, którego brokera wybrać, też staramy się pomagać, tworząc rankingi brokerów na Atlas ETF, podzielone na poszczególne kategorie. Jak składać zlecenia? Kierując się znowu prostotą, warto automatyzować to, co się da. To, co zawsze możemy zautomatyzować, możemy ustawić sobie zlecenie stałe, jeżeli chcemy na przykład regularnie oszczędzać i robić wpłaty z naszego rachunku bankowego na rachunki inwestycyjne, możemy ustawić zlecenie stałe, zwłaszcza jak jesteśmy na etacie, mamy regularne przychody. Zlecenie stałe jest bezpłatne, nic to nie kosztuje, jedna rzecz z głowy, nie musimy o tym pamiętać. Natomiast jak te środki wpłyną na rachunek maklerski, to same się nie zainwestują. My musimy na ten rachunek się zalogować i wbić zlecenie kupna, pamiętać o tym co miesiąc przez 12 miesięcy w roku, przez załóżmy, nie wiem, 20 czy 30 lat, jeżeli taki jest nasz horyzont inwestycyjny. Niekoniecznie taki musi być, ale może. To jest, mówiąc brzydko, uciążliwe, bardzo uciążliwe, więc też jeżeli jest taka możliwość, warto automatyzować. Jeżeli chodzi o IKX, nad tym na razie ubolewam, bo to są rachunki pierwszego wyboru według mnie. Nie ma tam możliwości automatyzacji. Mam nadzieję, że to się z czasem zmieni, ale tu na razie po prostu nie ma alternatywy. Jeżeli chodzi o rachunek u brokerów zwykłych, zaczynają się takie możliwości pojawiać. Na przykład w Interactive Brokers są zlecenia Recurring Order, czyli Recurring Investment. Inny przykład XTB z rynku polskiego teraz wprowadza plany inwestycyjne. Ta funkcjonalność na tym etapie jest dość ograniczona, ale mają ją rozwijać, więc uważam, że tego typu rozwiązania mogą tylko pomóc, jeżeli naszą intencją jest regularne inwestowanie, ponieważ zdejmują z naszej głowy tą często nudną część inwestowania, tam gdzie możemy po prostu jako ludzie się wyłożyć, bo jesteśmy tylko ludźmi. Takie zlecenia, na przykład, to jest akurat przykład Interactive Brokers, wypełnia się je bardzo łatwo, wpisujemy jaki instrument chcemy kupować, za jaką kwotę, do kiedy i jak często. No i w zasadzie to tyle. Wielkość zleceń. W wielu przypadkach możemy inwestować w ETF-y, nawet inwestując małe kwoty. Nie wiem, XTB, Interactive Brokers. Myślę, że mógłbym wielu brokerów wymienić, gdzie nie ma takiej bariery wejścia. Natomiast w przypadku IKX, które ja polecam jako wybór numer jeden, pamiętajmy, że są to minimalne wartości prowizji, więc inwestując jakieś kwoty małe, typu 100 zł, 500 zł, może się okazać, że te prowizje zjedzą nam istotną część tej wpłaty. Więc jeżeli ktoś inwestuje na 30 lat, to też pal go 6, ale jeżeli ten horyzont inwestycyjny jest jednak krótszy, to one mogą być po prostu odczuwalne. Więc wtedy czasami lepiej nie dokonywać tych transakcji, tych zakupów co miesiąc, tylko na przykład, nie wiem, co kwartał albo co pół roku, czyli zmniejszyć częstotliwość dokonywania transakcji. Jak ustawiać zlecenia w zleceniach? Limit ceny, jak określać cenę w zleceniach? Przepraszam, ja już też jestem po całym dniu. U wielu brokerów mamy notowania giełdowe, opóźnione, w niektórych przypadkach nawet notowania na żywo, ale znowuż u brokerów, którzy oferują IKX, na przykład DM BOŚ, nie mamy notowań giełdowych. No i teraz, jak chcielibyśmy złożyć zlecenie, no to nie wiemy, jaki jest teraz kurs. Możemy otworzyć sobie notowania gdzieś indziej, ale to znowu czas nam zajmuje. Mamy tutaj jedynie kurs odniesienia podawany w tym przypadku w prawym górnym rogu, przykładowo 102,28 euro, czyli to jest kurs zamknięcia z ostatniego dnia roboczego.
No ale to od tego czasu trochę się mogło zmienić, tak? Bo dzisiaj już jest inny dzień. Ale zamiast chodzić po innych stronach, szukając notowań, zwłaszcza jeżeli inwestujemy w sposób pasywny, to do tego kursu odniesienia można dodać 2-3%, w sensie podnieść limit ceny w tym przypadku o 2-3 euro i biorąc pod uwagę zmienność dzienną kursów, ja stawiam taką tezę, że z 90% prawdopodobieństwem uda nam się kupić ten instrument natychmiast, jeżeli nam na tym zależy, a zakładam, że tak jest, bez konieczności łażenia po innych portalach i sprawdzania tych kursów i szukania tego, jaki ten kurs jest. Więc po prostu można to załatwić szybko. Jak inwestować, aby podatki były proste? O tym już mówiłem, IKE, IKZE czy teraz OIP. Unikaj ETF-ów typu distributing, ponieważ to oznacza, że te dywidendy będzie trzeba rozliczać co roku. Jeżeli jesteśmy na etapie konsumpcji majątku, to co innego, bo to może być coś, co jest dla nas wygodne, więc jest to jakiś koszt niewygody, który być może warto rozważyć. A na etapie akumulacji majątku ja nie widzę uzasadnienia, to przynajmniej mi się nie chce. Stosuj ETF-y multi-asset, o których też już dzisiaj mówiłem, ponieważ one robią nam rebalancing. My nie musimy sami się tym zajmować, poza tym, że są efektywne, że to jest efektywne podatkowo, to po prostu oszczędzamy swój czas. Jest to rozwiązanie proste. W miarę możliwości, jeśli już musisz robić rebalancing, rób go dopłatami. Oczywiście to nie jest możliwe przez cały okres inwestycji, jeżeli mamy jakiś długi horyzont inwestycyjny, ale na początku tak i to również możemy oszczędzić. Im mniej rachunków maklerskich, tym lepiej. O tym też już dzisiaj mówiłem, bo jeżeli mamy więcej rachunków maklerskich, a dokonujemy rozliczeń, to przed wklepaniem tego do PIT-u 38 musimy to samodzielnie zsumować. Chyba, że korzystamy z narzędzi podatkowych, to może pomóc. Przybywa ich, typu podatek giełdowy.pl, kalkulator giełdowy.pl, które są albo bezpłatne, albo częściowo bezpłatne, które pomagają w inwestowaniu, więc jeżeli już mamy rachunek zwykły, gdzie pojawiają się zdarzenia podatkowe, tego typu narzędzia pomagają nam i możemy sobie uprościć życie, a zakładam, że właśnie na tym nam zależy. Ostatni temat na dzisiaj, jak konsumować kapitał. Jak już na tą emeryturę przejdziemy, bo zakładam, że w większości przypadków będziemy inwestować trochę dłużej niż do 40. Można oczywiście, jak ktoś ma duże przychody, przejść na tę emeryturę wcześniej, ale myślę, że w przypadku większości z nas to jest scenariusz taki, że będziemy chcieli wypłacać ten kapitał, kiedy będziemy mieli, nie wiem, 60 lat czy więcej. I bardzo chciałbym wam polecić, jeżeli korzystamy z rachunków emerytalnych, wypłatę w ratach. To jest bardzo niepopularny sposób konsumpcji majątku z rachunków emerytalnych. Jest to sposób, który na przykład w 2022 roku według danych KNF spośród całej puli osób, które zdecydowały się na wypłatę z rachunków emerytalnych, średnio wybrało 3% osób. W podziale na IKE, IKZE to było 4% IKE, a 0,4% IKZE. Cała reszta spośród osób wypłacających w tym roku z rachunków emerytalnych wybrała wypłatę jednorazową. Ja się im nie dziwię, ponieważ nasza ustawa o IKE-IKZE jest bardzo nieprecyzyjnie napisana i ludzie się boją, że pewnie jak zdecydują się na raty, to ten kapitał zamrożą, bo pewnie czytają w ustawie w tej części, gdzie jest IKZE, że te wypłaty w ratach muszą trwać przynajmniej 10 lat, a to ja pewnie nie będę mógł tego wyciągnąć, jak będę potrzebował wcześniej, to jestem ugotowany, bo nie mam dostępu do pieniędzy. Ta ustawa jest źle napisana, ale ona jest, zrobiłem jakiś czas temu research wśród polskich domów maklerskich, na ogół jest bardzo korzystnie, na korzyść klientów interpretowana. I bardzo często jest w praktyce, jeżeli chodzi o praktyki domów maklerskich, jest to bardzo elastyczne rozwiązanie. I jeżeli zdecydujemy się na wypłatę w ratach, przeważnie będziemy mogli w dowolnym momencie zamienić to na wypłatę jednorazową, gdybyśmy zmienili nasze plany życiowe. Nie będę w to teraz się mocniej zagłębiał, mogę odesłać ewentualnie do artykułu, który na ten temat zrobiłem jakiś czas temu. W przypadku realizacji takiej wypłaty w ratach jest jeden szkopuł, że my musimy sami zapewnić gotówkę na rachunku. No to co to za automatyzacja, że broker będzie nam wypłacał w ratach, skoro
My sami musimy pamiętać, żeby złożyć zlecenie sprzedaży co miesiąc, no bez sensu. Znowu mam na głowie obowiązek. No to wtedy uważam, że właśnie w sposób szczególny mogą się przydać ETF-y te dystrybucyjne, które automatycznie dokonują wypłat i mogą te wypłaty dokonywać w różne częstotliwości. Tutaj też znowu chciałbym skierować Was do Atlasu ETF, gdzie mamy jeden z filtrów, częstotliwość dywidendy. Ostatni filtr z lewej strony i możemy wybrać, czy chcemy ETF-y, które wypłacają dywidendę co miesiąc, co kwartał, co pół roku, co rok. W zależności od tego, z jaką częstotliwością chcemy z tych pieniędzy korzystać na tym etapie. I to też jest coś, co może pomóc, przy czym od razu zastrzegam, jeżeli chodzi o te ETF-y co miesiąc wypłacające, jest ich niestety bardzo mało. Być może ich będzie z czasem więcej, jeżeli będzie popyt, ale na razie jest ich mało. Ostatnia rzecz, OIP, tak jak powiedziałem, jest to najmłodsza konstrukcja. W polskim prawie nie chce się na ten temat rozwodzić. Natomiast to, co jest na pewno korzystne, tak technicznie z punktu widzenia nas jako emeryta, który chciałby konsumować ten kapitał, że tutaj, no właśnie, przy ETF-ach distributing pytanie, na ile będziemy w stanie dobrać ETF w taki sposób, żeby stopa dywidendy odpowiadała kapitałowi, który my chcemy uzyskiwać co miesiąc, co kwartał, czy co pół roku z tego kapitału, który tam posiadamy. Przy tego typu rozwiązaniach jak OIP, gdzie mamy zarządzanie aktywami, bo to jest oparte o usługę zarządzania aktywami, mamy dużo większą elastyczność, ile kasy mamy dostawać co miesiąc. Na razie niestety tutaj jest tylko jedna instytucja i nie ma konkurencji. Mam nadzieję, że z czasem ta konkurencja się pojawi, też opłaty będą niższe i to może być rozwiązanie, które będzie świetnym uzupełnieniem na przykład na etapie konsumpcji majątku, na etapie akumulacji majątku. Też przydatne jest, kiedy opłaty są niższe, ale to już inna sprawa. Mówię teraz o tym etapie konsumpcji majątku. Mam nadzieję, że było to dla Was przydatne. To jest wszystko, co dla Was przygotowałem. Gdybyście chcieli dostać więcej informacji, to wpadajcie na atlas.etf.pl. Możecie też zapisać się na newsletter na atlas.etf.pl newsletter. Dzięki wielkie i mam nadzieję, że na tym jakoś skorzystacie. Organizatorzy tutaj zapowiedzieli, że jest możliwość zadawania pytań. Mamy jeszcze parę minut, więc gdyby ktoś z Was chciał zadać pytanie, tutaj jest gdzieś kolega z mikrofonem, więc można podnieść rękę i kolega podejdzie i przekaże mikrofon. Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Co w przypadku podatku od dywidendy, w przypadku jak kupujemy ETF, który jest zlokalizowany w Irlandii poprzez rachunek IKE lub IGZE? W przypadku Irlandii i Luksemburga podatek u źródła wynosi zero. Więc jeżeli gdybyśmy inwestowali przez rachunek zwykły, musielibyśmy do fiskusa odprowadzić 19%, ale inwestując przez IKE IGZE nie musimy tego podatku płacić, nie musimy też składać żadnych deklaracji podatkowych i jest to po prostu zwolnione z opodatkowania. Ale również jeżeli to byłby ETF zarejestrowany w innym kraju, to nie będziemy musieli żadnego podatku płacić w tym przypadku. Tak, dokładnie. Dywidenda brutto wpada na konto. No tak, to z tej perspektywy warto preferować te, tak? No bo wtedy ta wartość dywidendy będzie większa. Jak ktoś nas szczarżuje 30% gdzieś tam w Niemczech albo w innej Francji, no to wtedy faktycznie będzie to mniej efektywne. No to tak, to dobra uwaga. Dobry wieczór, ja mam pytanie. IKE, IGZE dla osoby, która osiągnęła już wiek emerytalny. Czy to ma sens? Czy to jest rentowne? Co pan o tym myśli? To zależy, czym ona się zajmuje, ponieważ mogę wyobrazić sobie osoby, które osiągnęły wiek, teraz mówię o IGZE, osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, ale są aktywne zawodowo, mają przychody, płacą podatek dochodowy. To tak, ale jeżeli nie płacą podatku dochodowego, to moim zdaniem nie. To się raczej się nie kalkuluje. Jeżeli chodzi o IKE, wydaje mi się, że IKE jest zawsze dobre.
To ja jeszcze chciałem dopytać w sprawie tego podatku od dywidend. Czy to jest jakaś różnica, jeśli ten ETF, powiedzmy, zarejestrowany w Irlandii, jest tym ETF-em akumulującym i ten podatek u źródła wynosi zero, a pomiędzy, powiedzmy, takim samym ETF-em, ale nie zarejestrowanym w Irlandii, i czy nam to wnosi jakąś różnicę, czy nie? To, że ten podatek od źródła tam jest zero. Z perspektywy instrumentu, który jest akumulujący, nie ma to już takiego znaczenia. Znaczenie ma to, gdzie on inwestuje, ponieważ jeżeli on inwestuje na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ma znaczenie, czy jest syntetykiem, czy fizykiem, ponieważ ETF-y, które stosują replikację fizyczną, mają... Ma znaczenie to, gdzie ono jest zarejestrowane, ponieważ irlandzkie ETF-y będą płaciły podatek niższy, 15% u źródła, a już na przykład Luksemburg 30%. Natomiast to jest tylko na pierwszym poziomie opodatkowania. Jeżeli ETF nie wypłaca nam dywidendy, no to nie jest pobierany ten podatek u źródła, więc nie ma to już dla nas znaczenia. No a wtedy, jeżeli nawet jest akumulujący w tym przypadku, jeżeli płaci podatek u źródła, no to będzie mniej wzrastał na wartość. Akumulujący ETF, który płaci podatek u źródła, 30% stanął, będzie mniej nam wzrastał. Bo każda dywidenda, która jest reinwestowana, będzie zmniejszała jego wzrost. Tak, jeżeli mówimy o ETF-ie stosującym fizyczną. Replikację fizyczną. Tak. Dlatego bierzemy syntetyczne, żeby nie płacić tego pierwszego podatku. Tak. Bo jesteśmy optymalni podatkowo. Tak. I no, dziękuję. Ja bym wziął syntetykę na USA. Gdyby ktoś miał na USA wziąć syntetykę i źle spać, bo nie wie, co kupił, bo nie zna tej metody, to uważam, że lepiej, żeby kupił fizykę, mimo że jego stopa zwrotu pewnie będzie niższa. Bo na samym końcu liczy się to, żeby wiedzieć, co się rozumie, ponieważ to jest coś, co nam pomaga chyba zachować spokój. Tak mi się wydaje. Ja mam w sumie dwa pytania. Pierwsze to, skoro pan tak korzysta z tych zagranicznych domów maklerskich, to w sumie jak pan się później rozlicza z naszym polskim fiskusem? To jest pierwsze. A drugie, co pan myśli o ETF-ie na Bitcoina, który ma teraz powstać ze sprawą między innymi BlackRocka. Jeżeli chodzi o mój konkretny przypadek, część środków mam w IKE i IGZE i od tych rachunków zaczynam rozlokowywanie oszczędności. Tutaj nie ma rozliczeń podatkowych. Jeżeli chodzi o inne środki, które lokuję przez brokerów zagranicznych, to mam jednego i tam inwestuję akurat w sposób pasywny, to znaczy, że robię tylko dopłaty i nie wykonuję rebalansingu, nie dokonuję wypłat, a jeżeli nie ma sprzedaży, to nie ma obowiązku rozliczenia podatkowego. Więc jeżeli będę przez 30 lat, załóżmy, że tyle będę inwestował do emerytury, robił tylko dopłaty, to przez te 30 lat ani razu nie złożę ani jednego PIT-u 38. Ja mam też część aktywną w swoim portfelu, ale to jest część, która jest oparta o spółki z GPW głównie i tutaj akurat dostaję PIT 38. Natomiast gdybyśmy chcieli inwestować w sposób aktywny przez brokera zagranicznego, gdzie nie dostajemy PIT 8C, to polecałbym te narzędzia podatkowe, o których wspominałem, dzięki którym można raport analogiczny do PIT 8C, czyli zawierający podobne informacje, wygenerować i takie narzędzia zaczynają się pojawiać. Jak tam wspominałem, dwa takie, które bym w pierwszej kolejności rozważał, to podatek giełdowy.pl i kalkulator giełdowy.pl. W swoich materiałach wymieniałem też kilka innych, ale na te pewnie bym zerknął w pierwszej kolejności. To są tańsze. W
sensie jeszcze później też zadawałam takie drugie pytanie, a mianowicie co pan myśli o ETF-ie na Bitcoina, który ma teraz powstać? W Europie taki ETF nie powstanie nigdy. Są w Europie ETN na Bitcoin, natomiast ty pewnie masz na myśli rynek amerykański, bo tam ma się pojawić taki instrument. No co o nim myślę? Szczerze mówiąc, nic nie myślę. To dobrze, że powstaje, ponieważ jest to kolejna opcja inwestycyjna. Myślę, że będzie to tak zorganizowane, żeby to był instrument bezpieczny. Tak samo w Europie ma to co prawda inną formułę prawną, ale jest to skonstruowane tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo inwestorów. Więc no niestety nie odpowiem niczego mądrego, ponieważ uważam, że po prostu dobrze, że powstaje i ktoś by chciał z niego korzystać, nie korzysta. A jeżeli w pytaniu była zawarta takie podpytanie, czy ja bym z tego skorzystał, ja się na kryptowalutach nie znam, więc w nie, nie inwestuję. Nie neguję tego, że warto w nie inwestować. Myślę, że jest wiele osób, które o nich wiedzą dużo i być może jest to dobra inwestycja z ich punktu widzenia. No, ja trzymam się tej zasady, że inwestuję w to, co rozumiem. Na kryptowalutach się nie znam, więc po prostu w to nie inwestuję. No dobra, to jeżeli nie ma więcej pytań, to co? Podziękujemy. Gdyby wam coś jednak przyszło do głowy, to tutaj jeszcze jest stoisko Atlas ETF, także macie ochotę, to wpadnijcie.